Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy teraz na Suwalszczyźnie w Augustowie. 12 sierpnia, środa, właściwie środowy wieczór i dwa piwa, które będą świetnym porównaniem nazwy żubr. Co żubr znaczy w Polsce, a co żubr znaczy w Czechach. Tutaj klasyka województwa podlaskiego z browaru do Ilidy. Tutaj z browaru w miejscowości Przerów. Cholera wie, gdzie on jest. Piwa kupione w Żabce. To widzę pierwszy raz w Polsce, to widzę w każdej Żabce w Polsce. Mamy tutaj chyba orła przedniego, z tego co widzę. Taki jaszcząb w każdym razie. On jest chroniony, dlatego że ja będę to piwo pił. Pieniądze stąd właśnie są czerpane. Z tym, że żubrem, kapsel może nie być widać. Co o tym żubrze można powiedzieć? 6% alkoholu. Składniki: woda, słody jęczmienne, syrop glukozowy, chmiel, wyciąg z szyszek chmielowych. Szkoda, że ten syrop glukozowy, ale trudno. Wartość mniejsza o to. Spożyć do... I żubr chroni zagrożone gatunki. Każda butelka idzie na 1 000 000 zł na zagrożone gatunki. Teraz to Sila Huti, tradycyjne czeskie piwo, żubr premium z miejscowości Przerów. Nie wiem, gdzie jest Przerów. Jest tam woda, słody jęczmienne, cukier, produkty chmielowe. Nie ma na szczęście syropu glukozowego, pasteryzowane. To ma 5,1 alkoholu, pół litra. Spożyć tu 11 marca 2021, a polskiego żubra do 21 stycznia 2021. Szkło, jakiego użyję do jednego i drugiego, to są kufle do pilsnera. Fight. No i tak, piwa obydwa są w temperaturze około 15 stopni. Najpierw co z butelek poczujemy? Pachnie jak żubr, czyli nic specjalnego. I żeby stąd nie wyszedł nikt. Pachnie jak czeskie piwo. Czyli te łany jęczmienia falujące na wietrze. Lejemy. Przepraszam, że profanuję szkło do pilsnera, ale akurat takie jest dostępne w tym ośrodku. W tym spa resort. A teraz czeska edycja, czyli czeskie do czeskiego. Pięknie się pieni, syczy. O, a teraz spójrzmy. Widać różnicę. Żubr, który jest tutaj, jest ciemniejszy, bardziej zielonkawy. Złocisty, mniejsza piana, czeskie, większa piana, drobne pęcherze. Złoto, pięknie opalizujące, bardziej żółte. Co teraz można jeszcze powiedzieć? Bardzo podobne piwa, ale chyba tylko z nazwy. Mokre zboże. Bagna Polesia. Bagna Podlasia. Wyschnięta Biebrza. Na zdrowie. No, dupy nie urywa. Goryczy nie ma. Lekko kwaśne. Lekko zbożowo. Jakiś wielkich wad nie czuję, ale koncernowa aż miło. Piana nawet jakaś jeszcze jest. Tu na plus. Teraz jedziemy z tym czeskim żubrem. Pewnie jest niedostępny w każdej Żabce w Czechach, ale... Lekki posmak magii. Słodowe, słodkawe, nawet chmielowe. Goryczka minimalna, ale jakoś jest. Lekka maślaność. Jak na czeskie piwo przystało. Chyba je obalę do końca, bo takie dobre.
No cóż. Spożycie pokazuje, który żubr jest prawdziwy. To jest żubr. Z Polski. To jest zubr. Z Czech. To jest robione przez kompanię piwowarską. Trzecia największa kompania piwowarska Europy i najbardziej popularne piwo w Polsce. To jest robione przez browar, który widzę pierwszy raz w życiu na oczy. Jakiego żubra chciałbym pić? No raczej chyba tego czeskiego. Poza tym czeski jest lżejszy, chyba nie chroni zwierząt, więc chyba jest dobre dla wegan w tym momencie, jak i dla zwykłych mięsożerców. A dla wegan raczej tego zwykłego żubra, no bo chroni gatunki, które są objęte ochroną. Ale nie będziemy pić przyjaźni polsko-czeskiej. Niestety, Czesi nie chcieli pomagać w transporcie broni. A rocznica wojny bolszewickiej tuż. Do usłyszenia.